kochani, witam was serdecznie tutaj z Piątego Stadionu. Po prostu są straszne nerwy, bo cały czas rozmawiamy o tym, jak wygrać dzisiaj z Ukrainą. Zaprosiłem prezesa mojego ukochanego klubu Wólga Kościelna, pan Stefan Bączyk. Dobry wieczór, panie. I nasz ekspert humanista, dr Sławomir Kordas. Witam serdecznie przy nadziei rozmawiamy. Na zwycięstwo naszych chorób. Tak. Bullshit! Przepraszam bardzo, jakiej nadziei? Ja w ogóle nie rozumiem tego Fornalika, no. Po co mu tylu Lewandowskich? Robert w ataku, Mariusz na obronie. No. Pele zawsze przychodzi jakiś trener i ma jakąś koncepcję. Tak, ale ja myślę, że sytuacja jest ekstraordynaryjna i ten manewr jest stricte psychologiczny. Nie ma, prezesie, przecież chodzi o to, żeby tamten Lewandowski odciążył mentalnie tego właściwego Lewandowskiego, no tak czy nie? Przecież lewy do lewego to razem daje. A ty znasz takie powiedzenie, dwie lewe ręce? Bo ja pamiętam dobrze, jak ty w Kurkowie Podleśnym wstawiłeś do ataku Maciaka. Dobrze zrobiłem. Przepraszam bardzo, akurat Maciak umie szarpnąć do przodu. A proszę państwa, akurat w Kurkowie jest tak, że oba pola karne są zryte przez dzikie świnie albo przez dziki, a on akurat umie szarpnąć, a tam się ciężko biega. Przepraszam bardzo, tak, może sfokusujmy się werbalnie na trenerze Fornaliku, dobrze? No przecież on jest właśnie jak Fornalik miał stawiać na młodych, to Maciaka z podbudki z piwem jakiś staruchów bierze. No przecież to jest w ogóle... Ja się absolutnie z prezesem nie zgadzam. Nie, to ja się nie zgadzam, Pele, ja się nie zgadzam. Jesteśmy na to, jeśli nie potrafisz awansować, to powinieneś starać się zagrać o honor, bo inaczej lecisz, leci od razu, tak jak Fornalik, koszącym lotem. No przepraszam bardzo, Fornalik formalnie tak. Jeszcze nie leci, prawda? Jeszcze przepraszam bardzo, tak. Nie. Ja się absolutnie nie zgadzam, bo ja uważam, że akurat dzisiaj Waldek wygra i słuchajcie panowie, i on poleci. Ale na Wembley poleci. O, tak? Tak jest. On wygra w Charkowie, tak jak ty w tym Kurkowie Podleśnym wygrałeś. No. Panie docencie, zero szans. No, Ukraińcy nas powiozą łatwiej niż na wiosnę. No i to, że my mamy ten ich, no... Kompleks. No to mamy ich... Jednakowoż paradygmat prefiguracyjny potęgi polskiej piłki lat 70. i 80. tutaj bardzo przepraszam, jaki paradygmat? Co pan wygaduje? Przecież od razu widać, że pan nie zna się, od razu widać. Ja się nie znam, ja na młodzieżowym języku się nie znam, ja zaraz panu udowodnię, ja byłem królem podwórka, proszę pana. I ja zaraz powiem, proszę pana, kropnijcie trzy buty i będzie klawo. Może pan się uspokoić na chwilę, Ja przepraszam bardzo, panie prezesie, ale czy ja dobrze rozumiem, że pan nie będzie dzisiaj kibicował naszym zawodnikom? Co pan wygaduje? Przecież ja polskiej piłce życie oddałem. A tak, ja wytyczałem boiska. Z Karola. Na lewo wycinałem drzewa w lesie, żeby zbudować szatnię. A potem przychodzi jakiś trener i schrzani wszystko. Ja już nie wierzę, A ja akurat wierzę. I Waldek, posłuchaj mnie. Ja cię zwalniam. Kropnijcie trzy budy. Tak. Trzy jajo będzie. Waldek, słuchaj, nie słuchaj tego, Waldek, bo chodzi o to, że ty akurat jeszcze pracujesz, rozumiesz? A ja cały czas stąd mówię do ciebie, tak jak kiedyś mówiłem do Franca. Słuchaj, ja nie wiem, nie wiemy jak po prostu, ale po prostu my wierzymy w to, że ty to zrobisz, rozumiesz? Ty i Lewandowski, słuchaj, my jesteśmy pod murem, rozumiesz? Stoimy, stary, nad przepaścią i musisz robić ten jeden kroczek do przodu. Zbigniew i jego jutro. Zróbcie to dla nas, Waldek, chłopaki. Zróbcie to dla nas, dla siebie, dla kibiców, dla Polski. No. Kała w okienko. Klawy wynik, zróbcie. Klawy wynik. Jest.